Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część siódma. Jak praca archeologa wpływa na życie rodzinne? No więc, jak tutaj już panu mówiłem, ja nie uczestniczyłem w jakichś takich wielkich ekspedycjach wyjazdowych, tak jak koledzy, ci egiptolodzy czy śródziemnomorscy, którzy jadą gdzieś tam na całą zimę, prawda, i tu opuszczają rodzinę i wtedy tam różne problemy powstają. No to były wykopaliska, które trwały tam miesiąc, dwa miesiące. Jeżeli to było w Czersku, to na tyle to blisko, że na weekendy można było wracać do Warszawy. No z Francji już się tak nie dało, no ale wtedy to jeszcze byłem nieżonaty, także nie było to jakiegoś takiego wielkiego problemu. Żegnałem się z rodzicami i sobie tam na dwa miesiące jechałem, które traktowałem jako poniekąd wakacyjne. Wtedy na jakieś tam w czasy w ogóle się przecież nie jeździło, no bo same wykopaliska były w tym czasie, a poza tym były wystarczająco atrakcyjne, żeby chcieć potem gdzieś leżeć brzuchem do góry i się opalać. Także ja tutaj żadnych takich negatywów nie odczuwam. No potem, jak też tutaj już zeznałem szczerze, właściwie zaprzestałem tych wyjazdów archeologicznych, także też nie poznałem jakichś tych trudów wielkich, które archeolodzy stuprocentowi potem z wiekiem odczuwają. No ale też jak wiem, to potem samemu się tak też nie uczestniczy w tych wykopaliskach, tylko się tam wysyła ucznia. Zresztą tak jak profesor Jażdżecki też przecież w swoim czasie na wykopie w Gdańsku nie stał, tylko tam byli inni asystenci, prawda? No, profesor Antoniewicz kierował pracami w Sąsiadce czy Wiślicy, ale też tam nigdy na wykopie nie siedział. To była pani Wartałowska od tego, prawda? No, w Podliku żeśmy prowadzili pod kierunkiem profesora Gardawskiego, który tam co dwa tygodnie przyjeżdżał na wykopaliska i mu się relacjonowało, co tam było. Także sobie wyobrażam, że obecnie jest też podobnie. Także, znaczy, czy profesor Henzel, który teoretycznie kierował badaniami tutaj na zamku i jak pan na zdjęciu widział, no przyjeżdżał, żeby się dowiedzieć, co tam zostało wykopane. Także tu nie widzę jakichś takich szczególnych problemów i niedogodności. Raczej uważam, że jest to praca zdrowa na powietrzu. No, jeżeli są badania ratownicze i trzeba prowadzić jesienią czy zimą, no to już jest wtedy bardzo nieprzyjemne i te moje pierwsze badania w Warszawie, w Komisji Badań Dawnej Warszawy, to wspominam mniej przyjemnie, zwłaszcza jak przed rozpoczęciem pracy pani Maria, jedyna moja tam pracownica, była zobowiązana odśnieżyć stanowisko. Tak. Co pan poradzi osobom chcącym zajmować się archeologią? No z jednej strony bym zachęcał do tego, bo uważam, że jest to piękny zawód, wspaniały, który dostarcza emocji tutaj. Nie do porównania, nie mówię tam nawet o jakiejś pracy urzędniczej, bo to jest oczywiste, ale nawet z kolegami historykami, jest to znacznie bardziej ekscytujące, dostarczające jakichś nowych, przede wszystkim to, że tu ciągle nowe źródła, to jest dla archeologii, to jest olbrzymi taki handicap. Także poza tym właśnie na świeżym powietrzu, możliwość zwiedzania kraju, zwiedzania świata,
No to są wszystko te wielkie plusy. Z drugiej jednak strony, no chciałbym pewną przestrogę tutaj, przestrogi udzielić. To znaczy, no minęły już te czasy, kiedy brak było rąk do pracy dla archeologów, kiedy tutaj czekały muzea, czekała akademia, czekały uczelnie, rozkręcone wielkie badania wykopaliskowe i wystarczyło skończyć tam pracę, albo nawet jeszcze przed kończeniem studiów studenci tam zatrudniani, prawda, i rozrywani są. No teraz niestety jest trudno o pracę, więc no trzeba się z tym liczyć, że skończy się studia, bardzo przyjemne, będzie się uczestniczyło w różnych praktykach, czy nawet będzie się uczestniczyło w lecie w różnych ciekawych wykopaliskach, ale że może być kłopot ze znalezieniem zatrudnienia. Więc żeby no, nie popaść potem w jakąś depresję, we frustrację i no, nie być załamanym, że się skończyło to studia, miało się wielkie plany i nic nie wyszło. To znaczy trzeba jednak jakiś taki plan B mieć i jednak no, szukać jakichś innych studiów również. To często tak się robi, że równolegle. I wtedy można to jakoś sobie łatwiej regulować, albo po prostu traktować archeologię no, jako takie znakomite no, rozszerzenie wiedzy, światopoglądu, prawda, ale no, niekoniecznie jako takie miejsce pracy do końca życia.